Drodzy bracia i siostry, 10 kwietnia 2010 roku to miał być dla mnie wyjątkowy dzień. Kończyłem tego dnia 50 lat. Chciałem ten dzień spełnić z najbliższymi, z przyjaciółmi. Po 9 rano telefon, dzwoni znajoma siostra zakonna, katastrofa, prezydent i wszyscy, którzy lecieli tym samolotem, nie żyją. Włączyłem radio, szukając może sprostowania, że to jakiś niefortunny żart, że to już tragedia. Ale wszystko potwierdzało tę smutną, rozpaczliwą prawdę. Kochani, wybaczcie, że zaczynam od osobistej refleksji. Ale chcę powiedzieć i jestem prawie pewny, że wy wszyscy moglibyście powiedzieć dokładnie, co robiliście 10 kwietnia o 9 rano. Ktoś wracał ze sklepu, ktoś nastawiał obiad, ktoś sprzątał mieszkanie, ktoś jeszcze spał. A o czym to świadczy, że my tak tę godzinę pamiętamy? Pamiętamy jeszcze inne godziny. 21:37 2005 roku. Tej godziny też nigdy nie zapomnimy. O czym to świadczy? Takich godzin człowiek ma kilka w życiu, które pamięta doskonale. Kiedy umarła matka, kiedy urodziło się dziecko, kiedy brat miał wypadek samochodowy. O czym to znaczy, że pamiętamy też 10 kwietnia? Że to była nasza najbardziej osobista sprawa. Sprawa bliska jak sprawy rodzinne, sprawa bliska jak sprawy najbardziej osobiste. Popatrzcie, w Biblii też tak autorzy natchnieni mówią o tych godzinach. Gdy go ukrzyżowali, była godzina 3. Gdy Piotr wszedł na dach domu Korneliusza, była godzina 6. Gdy Jezus powoływał pierwszych uczniów, była to około godziny 10. Czas zatrzymany w sercu, nie w umyśle, w sercu. Pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, był i jest to człowiek bliski naszym sercu, bo myśmy mu powierzyli Polskę. Powierzyli opiekę nad armią, reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Troskę o to, co najważniejsze w Polsce, o wszystkie struktury bezpieczeństwa, o rodzinę, szkołę. A więc i to, co dla nas jest najważniejsze, najcenniejsze. Myśmy mu to powierzyli, myśmy zaufali i nigdy się nie zawiedliśmy. Dzisiejszego wieczoru przedstawiciele różnych regionów Polski, środowisk, stanów, harcerze, wojsko, górnicy, my księża gromadzimy się w archikatedrze świętego Jana, by w atmosferze modlitewnej przeżywać tamten dzień, wspomnienie tamtego dnia. Prosimy, i to jest nasza pierwsza intencja, prosimy o ich zbawienie. W ich intencji odprawiamy tę Eucharystię, w ich intencji przyjmiemy Komunię Świętą. Zmarły nie tak dawno ojciec Badeni mówił, a był mistykiem, że widzi w czasie Eucharystii, jak dusze zmarłych przychodzą na mszę. Na początku są szare, brudne, odchodzą jaśniejąc bielą. Wierzymy, że przez świętych obcowanie, tajemnicę świętych obcowania, jesteśmy tu w większym gronie niż ten, które widzimy. Że są z nami Matka Boska, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To naprawdę wielka uczta eucharystyczna na cześć Pana za Jego dobroć, za Jego zbawienie. To, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, taką nadzieję mamy w tym, że nasz Bóg, Bóg miłość, jest Bogiem, który nie umie dawać mało. Nasz Bóg nie umie dawać mało. Dzisiaj złowiono 153 ryby. Zauważyliście, jakie to były ryby? Wielkie. 153 wielkich ryb dla 7 mężczyzn. Potężna uczta. Niemożliwa do przejedzenia. Nawet jeśli policzymy, że było ich 11, to także jeszcze za dużo. Dużo za dużo. Czy zwróciliście uwagę, że Jezus nigdy nie trafił z tym rozmnażanym, pomnażanym pokarmem? Kiedy nakarmił tłumy chlebem, zostało 8 koszy łąków. Potem zostało 5, a stągwie? A stągwie były napełnione aż po brzegi. A łodzie się prawie zanurzały. Siostra Faustyna, kiedyś w klasztorze, coś robiła na szydełku i powiedziała: Panie Boże, jedno oczko i jeden z czyśćca do nieba. Jezus spojrzał i powiedział: Faustyno, ty dużo żądasz. Ty dużo żądasz, ale ja nie umiem dawać mało. Odkryłaś moją tajemnicę. Drodzy bracia i siostry, może my się nieraz modlimy za mało. Jak Polska długa i szeroka, jeżdżę po rekolekcjach, po spotkaniach i słyszę te same słowa.
Żeby tylko pieniążki były. Żeby tylko dzieci się dobrze chowały. Żeby był spokój. Tylko tyle? Naprawdę tylko tyle? A ja chcę żyć wiecznie. A ja chcę żyć wiecznie. Chcę spotkać ojca, który kiedyś odszedł. Matkę, którą straciłem. Ja chcę żyć wiecznie. Chcę żyć pełnią życia. Jezus nie mówił, będziecie żyli długo. Będziecie mieli pełnię życia. Jezus nie mówił, będziecie szczęśliwi. Będziecie mieli pełnię szczęścia. Pełnię szczęścia. Coś niewyobrażalnego. Siostra Emanuel zapytała kiedyś polskich pielgrzymów w Medjugorje. Jak myślicie, gdzie pójdziecie po śmierci? Zapadła cisza. I w końcu ktoś nieśmiało powiedział, byle się na czyściec załapać. Siostra powiedziała, czyściec? Czyściec to jest ogromne cierpienie. Nieba pragnijcie, nieba żądajcie, nieba chcijcie. Oby w godzinie naszej śmierci Faustyna robiła w niebie na szydełku. I my przychodzimy tutaj prosić. Boże, daj niebo prezydentowi, jego żonie, generałom, ministrom, politykom, urzędnikom, pilotom, stewardessom. Więcej niż o ich grobach, myślmy o ich mieszkaniach w domu Ojca Niebieskiego. Ale, drodzy bracia i siostry, nie chciałbym, abyśmy żyli z takim obrazem, że oto oni tam w Smoleńsku tragicznie zginęli, ich ciała zmasakrowane, pochowane w grobach, a my tu zdrowi, żyjący, uchronieni od nieszczęść, bo to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. I pytanie jest tylko jedne. Jedno, czy umieramy z Chrystusem, czy obok Niego? Bo łotrów było dwóch. Łotrów było dwóch. Dwóch bardzo różnych, choć tak samo konających, tak samo cierpiących, tak samo blisko Jezusa, ale tylko jeden otrzymał obietnicę zbawienia. Jak uciec od śmierci? Jak pokonać śmierć? Mówi o tym często Nowy Testament. Mówi święty Paweł. Całą tę prawdę ktoś zawarł w zgrabnym aforyzmie. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Warto nad tym pomyśleć. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Cała prawda o Ewangelii i miłości Chrystusa. Kto umarł dla świata, śmierci już nie podlega. To wyjaśnia sprawę, o której często mówili mistycy, że nikt ze zmarłych, nawet przebywających w czyśćcu, nie chce wrócić tu na ziemię. Nikt. Bo z czyśćca jest jedno wyjście do nieba, a z ziemi dwa. To do potępienia też. Katastrofa smoleńska, której teologiczny wymiar staram się fragmentarycznie nakreślić, z oczywistych powodów wywołała ogromny wstrząs społeczny. Uderzyła w świat polityki. Zapoczątkowała dyskusje, które trwają już 6 lat i w opinii wielu Polaków nie przybliżają nas do wyjaśnienia sprawy do końca. Co leży u podstaw takiego poznawczego bałaganu? Szatan, kusząc Adama i Ewę, obiecywał im, że jak zjedzą zakazany owoc, to będą znali dobro i zło, jak Bóg. Co to za poznanie dobra i zła, tak jak Bóg je poznaje? Bóg posiada wiedzę nie tylko w zakresie zbioru wiadomości. On poznaje, stwarzając, poznał, czyli stworzył świat, kosmos, Adama i Ewę. I człowiek zaczął naśladować Boga. Nie czyta świata, ale stwarza go, bo wydaje mu się, że stwarza go dla swojej wygody. Byłoby to komiczne, gdyby często nie prowadziło do tragedii. Zostawmy na chwilę spory polityczne. Przedstawię obraz z dziedziny sportu. Drodzy Państwo, grają nieraz dwie drużyny i dwóch zawodników, biegnąc, potrąci się i upadnie. 5000 kibiców jego mówi, że to ten drugi. 5000 z tamtych mówi, że to ten pierwszy. Drodzy bracia i siostry, oni są gotowi iść bić się na noże. Człowiek widzi to, co chce. Człowiek widzi to, co chce. Nie poznaje ziemi, ale poznaje jakieś wyobrażenia własne o ziemi. W śledztwie smoleńskim nawet inżynierowie, chemicy, fizycy mieli różne wyniki badań, wykorzystując tę samą aparaturę, mierniki, stosując te same metody poznawcze. A wydawać by się mogło, że precyzyjne mierniki, konkret liczb, odczynników musi doprowadzić do wspólnych ustaleń. Nic z tego. Człowiek jak Bóg chce być,
nie przestawać stwarzać świata, a nie czytając go. Ksiądz Józef Tischner powiedział i mówił często: ktoś mi myśli. Piękny zwrot. Ktoś mi myśli. Ktoś mi podsuwa słowa, opinie, a ja to kupuję. Nastroje. Ktoś grzebie w moich wspomnieniach. Ktoś grzebie w moich pragnieniach, w postrzeganiu świata. A my kupujemy ten projekt. I potem z poczuciem głębokiej prawdy mówimy: widziałem na własne oczy. Słyszałem na własne uszy. Skąd wiesz, czy ktoś nie wstrzyknął ci ciemnego atramentu w oczy, żebyś wszystko widział na czarno? Chrześcijanin to człowiek, który nie widzi temu, co widzi na własne oczy. Chrześcijanin to człowiek, który nie wierzy temu, co widzi na własne oczy. Pamiętam, byłem zdumiony, chyba wielu z was, kiedy po katastrofie smoleńskiej dziennikarze wyjęli z szuflad piękne zdjęcia pary prezydenckiej. Cudowne, urocze. Gdyby nie śmierć pary prezydenckiej, chyba nigdy byśmy ich nie zobaczyli. Ktoś mi myśli, ktoś mi pokazuje świat, tak żebym myślał według jego woli, dobierając odpowiednie zdjęcia. Przed 6 laty wszystkie agencje prasowe podały wiadomość, że prezydent Polski nie żyje, że nie dotarł na katyńskie uroczystości. Ale Słowo Boże daje nam prawo wierzyć, że prezydent Rzeczypospolitej i jego świta dotarli na katyńskie uroczystości. Ale nie dotarli na groby, ale na niebieską paradę w domu Ojca. Paradę, którą odwiecznie przyjmuje od rzeszy zbawionych Chrystus Król i Pan. Posłuchajmy, jak opisuje to święty Jan w Księdze Apokalipsy. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. A z jego ust wychodzi ostry miecz. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I na koniec jedna myśl. Na początku 2010 roku pan prezydent Lech Kaczyński udzielił wywiadu jednemu z popularnych czasopism. Prowadzący wywiad redaktor zapytał go o plany i postanowienia na nowy rok 2010. Pan prezydent Lech Kaczyński odpowiedział: proszę Państwa, posłuchajcie tych słów, to jest jedno zdanie, a tak dużo powiedziane. Wszystko, co mnie w życiu spotkało dobrego, było z zaskoczenia. Moje doświadczenie życiowe uczy, że lepiej nie planować. Wszystko, co dobre, spotkało mnie z zaskoczenia. Carlo Caretto ośmielił się kiedyś napisać: przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Pozwolisz mi zacząć wszystko od nowa. Zobaczę ojca, matkę, będę znów młody. Przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. O śmierci, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Amen.